Sezon kulturalny w Czerwińskim Centrum Kulturalno-Edukacyjnym oficjalnie rozpoczęty. 28 września wielbiciele muzyki jazzowej mogli posłuchać i zobaczyć światowej sławy pianistę Adama Makowicza. Artysta, który po raz pierwszy wystąpił w Czerwionce, był zachwycony sceną i widownią w CKE. Taka piękna sala, to przecież to jest wymarzone miejsce dla słuchaczy, którzy może komfortowo usiąść, zrelaksować się i coś z tej muzyki, prawda, wziąć dla siebie, zapomnieć o dniach codziennych. Nim jednak jazz płynący ze sceny oczarował publikę, inauguracji sezonu, podobnie jak w zeszłym roku, dokonali burmistrz Wiesław Janiszewski wraz z komisarz Komisji Europejskiej Elżbietą Bieńkowską. Ludzi tutaj za każdym razem, jak jestem chyba czwarty raz, za każdym razem sala jest pełna. No i chyba, bo ja to widzę od czasu do czasu, ale chyba jednak jest to miejsce, które żyje i które stało się takim miejscem, do którego się przychodzi w Czerwionce Leszczynach. To miejsce na wskroś nowoczesne, odpowiadające standardom, które na dzień dzisiejszy są potrzebne, przyciąga raz światowej sławy artystów, a z drugiej strony no przede wszystkim widzów. Do CKE zawitał także m.in. marszałek województwa śląskiego Mirosław Sykuła. Czerwionka Leszczyny to bardzo dobre miejsce, do którego można przyjechać, wytchnąć, ale też oprócz tego, że człowiek odetchnie, to porozmawiać z ważnymi ludźmi o ważnych sprawach. Dodajmy, że tegoroczny sezon kulturalny zapowiada się niezwykle ciekawie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Na ten moment mamy rozpoczętą czy zrobioną akcję Jesień w CKE, więc jest bardzo dużo programów kabaretowych. Uważamy, że bardzo dobrym pomysłem jest pan Waldemar Malicki ze swoją filharmonią, ale nie pełną filharmonią, tylko w specjalnym programie. Myślimy, że to wyjątkowo się państwu spodoba. Mamy też coś dla małych dzieci. Słowem, w ofercie CKE każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie na długie jesienne wieczory. Czerwionka Leszczyny ma nowe miasto partnerskie. Został nim Sokołów Podlaskim. 19 września w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy obiema miejscowościami. Ta współpraca będzie na różnych płaszczyznach, mówił burmistrz Czerwionki Leszczyn Wiesław Janiszewski. Przede wszystkim wymiana kulturalna. Wymiana być może gospodarcza, to także wymiana samorządowa, czyli no, dobrze jest spotykać się i wymieniać doświadczenie na niwie samorządowej. Myślę, że także wymiana między młodzieżą, między dziećmi. Co ciekawe, miasta nawiązały współpracę nie w kraju, ale poza jego granicami. Poznaliśmy się w Łotwie, w mieście Jekabpils. Miasto to jest partnerem Sokoła Podlaskiego, jak się okazało, również Czerwionki Leszczyn. Otóż 10 lat temu tam właśnie poznaliśmy się na Łotwie. Sokołów Podlaski znajduje się we wschodniej części województwa mazowieckiego, 30 km na północ od Siedlec i 100 km na wschód od Warszawy. Mieszka w nim około 20 tysięcy mieszkańców. Jest to region rolniczy, bo powiat sokołowski jest powiatem zdecydowanie rolniczym. W Sokołowie jest też kilkunastu rolników, więc to są już zielone płuca Polski. Jak przyznał przewodniczący Waldemar Hardej, Sokołów znacznie różni się od Czerwionki Leszczyn. Różnice jednak w tym przypadku nie dzielą, a tworzą szanse służące wspieraniu się przy realizacji wspólnych zadań, podkreślił. 25 września przedszkole nr 6 pod Jarzębiną w Czerwionce Leszczynach hucznie świętowało swoje 87. urodziny. Oczywiście nie zabrakło z tej okazji prezentów. Przedszkole wzbogaciło się o nową podwójną huśtawkę oraz piękne zielone skwerki. A wszystko to dzięki pozyskanym przez placówkę środkom w ramach projektu Odnowa naszej miejscowości, dzięki lokalnej aktywności. Bardzo się cieszę z tego prezentu, no ale też muszę powiedzieć, że jest to także taka nasza zasługa, ponieważ współpraca rodziców, mieszkańców, głosy mieszkańców Czerwionki Leszczyn przyczyniły się do tego, że ta huśtawka tutaj stoi. To właśnie pracownicy przedszkola napisali projekt pod nazwą Bawmy się razem na jarzębinowym podwórku w ramach kategorii Mała infrastruktura. O tym, że doczekał się on realizacji, zdecydowali mieszkańcy w głosowaniu.
Cały projekt tutaj w Czerwionce ma różne etapy. Między innymi to są właśnie mikroprojekty, o którym teraz opowiadam, ale są to również, jest to wsparcie indywidualne dla mieszkańców Czerwionki, psychologiczne, pedagogiczne, są to kursy zawodowe, są to liczne działania animacji lokalnej. Również swój udział mają harcerze, którzy realizują działania dla dzieci i młodzieży w Czerwionce. Pracownicy i rodzice nie tylko wspólnie napisali zwycięski projekt, pracowali także przy jego realizacji. Huśtawka musiała być zamontowana zgodnie ze wszystkimi regułami, żeby była bezpieczna i tak dalej, no więc te najważniejsze i najtrudniejsze sprawy związane z montażem, z bezpieczeństwem zostały zrobione przez firmy profesjonalne. Dla nas pozostało urządzenie tutaj strefy bezpieczeństwa, są wyłożone maty, no i potem oczywiście sprawy związane z rabatkami. To nasz pierwszy wygrany projekt, więc oczywiście czerpiemy z niego ogromną satysfakcję, przyznała dyrektor przedszkola. Aby uczcić to niezwykłe wydarzenie, placówka zorganizowała wspólną zabawę dzieci, ich rodziców, dziadków oraz wszystkich zainteresowanych projektem mieszkańców Czerwionki. Dodajmy, że odnowa naszej miejscowości dzięki lokalnej aktywności to projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych KRIS oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komendą Chówca Czerwionka Leszczyna. Złote cygaro już w rękach mistrzyni słowa. Sylwia Chmielnicka z Łazisk Górnych została zwyciężczynią 18. już konkursu poetyckiego o Złote Cygaro Wilhelma. Nie spodziewałam się zupełnie, ponieważ te konkursy to jest zawsze loteria i wszystko zależy od gustów jury. Niemniej jednak jest mi bardzo miło, że wygrałam w Czerwionce na Śląsku. Czuję się bardzo związana ze Śląskiem, dlatego to jest dla mnie naprawdę ważne wydarzenie. Sukces pani Sylwii jest tym większy, iż rywalizowała z blisko setką poetów. Do udziału w tegorocznym konkursie zgłoszono bowiem aż 178 zestawów wierszy. Do finału zakwalifikowano utwory 7 autorów. Bardzo się cieszę, że w tym roku tak dużo wpłynęło tekstów poetyckich, ponad 170 i to nie tylko z Polski. Usłyszałam, że także z Irlandii, z Niemiec i ze Stanów Zjednoczonych, co byłoby dowodem, że ten właśnie konkurs o Złote Cygaro wszedł w etap dorosłości i że cieszy się dobrą sławą poza granicami Czerwionki i całego Śląska. Konkurs, który już po raz 18 odbył się w Czerwionce Leszczynach, łamie niejako stereotypy, iż poezja nie jest popularna w dzisiejszych czasach. To, co widzimy tutaj, ilość nadesłanych wierszy na konkurs, to widać, że zainteresowanie jest duże, a jednocześnie o zainteresowanie świadczy zgromadzona publiczność i osoby, które tutaj możemy zobaczyć. W jury tegorocznego konkursu zasiedli profesor Marian Kisiel, Marta Fox, poetka, powieściopisarka, eseistka i dziennikarka, Katarzyna Niesporek, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego i krytyk literacki, dr Paweł Majerski, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego oraz historyk literatury i krytyk literacki. Z kolei córka Wilhelma Szewczyka, profesor Grażyna Szewczyk, również przyznała nagrodę specjalną, którą otrzymała Sylwia Chmielnicka. Mieszkańcy Czerwionki Leszczyn naprawdę hucznie żegnali lato. 20 września na boisku sportowym KS Piast odbył się wielki festyn rodzinny. Już od godziny 13 fani motoryzacji mogli podziwiać zabytkowe motocykle, a było co oglądać. Ten motocykl jest z 1962 roku, także jest to akurat mój pobratyniec, ponieważ jak pojechałem go zobaczyć, dowiedziałem się, że to jest 1962 rok, więc mój rocznik, od razu zamarzyłem, żeby zostać jego właścicielem. Prawdziwą dawkę dobrego humoru dostarczył mieszkańcom występ kabaretu Rak. Artyści jak zwykle nie zawiedli i swoimi żartami oraz skeczami rozśmieszali publikę do łez. Wiadomo, że Niemców stworzył do roboty, Francuzów stworzył do roboty, Hiszpanów stworzył do roboty. Oczywiście, a Polaków stworzył po to, żeby za nich wszystkich świętowali. Harkę na prezydenta! Haha, ja chciałem najpierw zaprotestować. Jesień to jest piękna pora. Przelatują ptaki, odlatują, lecą do ciepłych krajów. Ja zawsze siedzę sobie i obserwuję. To jest najpiękniejsza pora roku. Drzewa zmieniają kolory. Przyzwyczajamy się powoli do innej pory roku i uważam, to jest najpiękniejsza pora roku poza wiosną. Na przybyłych czekało jednak znacznie więcej atrakcji. Dla tych młodszych, jak i starszych, każdy znalazł coś dla siebie. W tym roku w gminie, mieście Czerwionka Leszczyny pożegnanie lata jest w Leszczynach.
tak cyklicznie chcemy, żeby w tych największych dzielnicach, bo tam jest największe zapotrzebowanie, najwięcej ludzi. No i oczywiście dużo atrakcji. Cieszymy się przede wszystkim, że dopisała pogoda. Gwiazdą wieczoru, która w rokowych klimatach wraz z mieszkańcami pożegnała lato, był Piotr Kupicha z zespołem Fil. Impreza bardzo fajna, przyjechała cała moja rodzina, pewnie mnóstwo rodzin jest też przed sceną, bo za sekundę wchodzimy na scenę, także bardzo dziękujemy. Dziękujemy za zaproszenie i dzięki, że jesteście. Ponad 300 zawodników wystartowało w trzecim nocnym biegu ulicznym. Przyjechali nie tylko z regionu, ale i z całej Polski. Pierwszy raz, tak? Pierwszy raz, no, bo zaczęłam dopiero co biegać. 5 miesięcy biegam i chciałam się spróbować po prostu dzisiaj. Jak zwykle trasa miała 10 kilometrów i biegła ulicami i uliczkami wśród zabytkowych familoków Czerwiące. Trasa jest, myślę, lekka i myślę, że dzisiaj padnie kilka personalnych rekordów. Pogoda dobra, warunki też dobre, także... A trasa? Dlatego przyjechałem, bo bardzo mi się podobała. Na starcie zmierzyli się zawodowcy i amatorzy, byli tacy, co trenują od lat, jak i ci, co bieganie traktują jako rozrywkę. Dla niektórych atrakcją było to, że mogą biegać nocą. Wizytowałam w Czerwionce, tak, ale nie biegłam nocą. Może tak. Nie, drugi też mój drugi bieg nocny, ale pierwszy tutaj. No. Może być trudno? Na pewno. Podoba mi się inicjatywa, fajna sprawa z tym biegiem nocnym. Nie ma za dużo takich biegów, a poza tym jest to lokalna inicjatywa, którą lubię wspierać. Ta inicjatywa nie tylko daje radość biegaczom, ale i rozsławia Czerwionka-Leszczyny jako doskonałe miejsce do biegania. To jest ewidentnie promocja Czerwionki Leszczyn, całej gminy, ale przede wszystkim fantastyczna promocja zdrowego stylu życia, bycia. Dodajmy, że najstarszy zawodnik czerwińskiego nocnego biegu ulicznego miał ponad 65 lat.